Karolina Puśniewska, reprezentantka Polski, kapitan naszej kadry narodowej, Czerkawski w spódnicy. Jedna z najlepszych hokeistek w Polsce. Jak zaczęła się twoja przygoda z tą dyscypliną sportu? No na pewno duży wpływ na to miało, że mieszkam bardzo blisko lodowiska, bo to tylko przechodzę na drugą stronę i jestem. I że chodziłam do sportowej klasy, w której moi koledzy grali w hokeja. I jakoś tak poszłam raz na trening, dostałam łyżwy. Tak mi się spodobało, że gram już prawie 20 lat. Jesteś zawodniczką Polonii Bytom. Czy marzyłaś o karierze zagranicznej? No na pewno, wydaje mi się, że każda dziewczyna, która gra w hokeja, na pewno marzy o tym, żeby wyjechać za granicę i grać. Raz się udało, mały epizod był w Karwinie, ale jakoś tak się życie potoczyło, że gram cały czas w Polsce i gram w Polonii. Jak oceniasz waszą formę przed mistrzostwami w Chinach? Myślę, że z miesiąca na miesiąc jest coraz lepiej i to pokazują także te nasze sparingi, które grałyśmy i na Łotwie, i później we Włoszech. Myślę, że robimy progres do przodu i na Mistrzostwa Świata mam nadzieję, że będziemy w pełni formie i zdobędziemy tam upragniony medal. Jak współpracuje się wam z trenerem Bednarem? Bardzo dobrze. Zaczęła się nasza współpraca. Trener dużo rozmawia z zawodniczkami, dużo pokazuje, celne uwagi i myślę, że jeżeli trener będzie cały czas nas trenował, to jesteśmy w stanie zdobyć naprawdę fajne miejsce na mistrzostwach. Co najbardziej kochasz w tej dyscyplinie? Chyba tą adrenalinę i to, jak się wygrywa, jakie jest wtedy uczucie i tego się nie da po prostu opisać. Czy widzisz jakieś różnice pomiędzy damskim hokejem a męskim? No jednak to hokej męski jest szybszy, no nie ma co porównywać i ukrywać tego, oni mogą także grać ciałem, nie za bardzo. No ale każdy gra na swoim poziomie, tak? My mamy swoją ligę, oni mają swoją ligę i ja jestem dumna z dziewczyn, że zrobił taki progres do przodu.